Czym jest bałwochwalstwo? To jest tytuł dzisiejszego kazania z Bożego Słowa. Więc na początku chciałbym powiedzieć bardzo ważną rzecz. Celem tego kazania nie jest obraza czyjejś godności, nie jest obraza uczuć religijnych, absolutnie. Natomiast jest to kazanie z Bożego Słowa. A to oznacza, że prawdy, o których chcę dzisiaj mówić, to prawdy z Biblii, a nie moje przemyślenia. Bóg dał ludziom Pismo Święte, by, jak wiecie, służyło nie tylko zachęcie, nie tylko pokrzepieniu, ale też i korygowaniu błędnych dróg człowieka. W drugim liście do Tymoteusza, 3 rozdziale, 16-17 wersecie czytamy, że całe Pismo jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały i do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Tak? Dlatego gdy usłyszysz dzisiaj coś, co no, może gdzieś tam cię zaboli, może gdzieś dotknie, to pamiętaj, że to jest Słowo Boże, a to nie ten człowiek, który tu stoi, który coś tam mówi. Okay? Więc drodzy, dzisiaj będzie o bałwochwalstwie, czyli o tym, co Biblia mówi na temat bałwochwalstwa, dlaczego ludzie powinni nawrócić się z tego grzechu i jakie są konsekwencje trwania w nim do samego końca życia. A czym właściwie jest bałwochwalstwo? Więc w językach biblijnych, w hebrajskim i greckim, mamy dużo określeń, ale dwa takie podstawowe. Więc w hebrajskim jest to słowo terafim i według słownika Stronga oznacza przydawanie chwały idolowi. Dosłownie tak czytamy. Otaczanie czcią przedmiotów. Otaczanie czcią przedmiotów wielkości i kształtu jak człowiek. Przechowywali takie przedmioty ludzie w Starym Testamencie, na przykład w domowych kapliczkach. Takie były zwyczaje. Ale też to słowo terafim oznacza środki lub rzeczy do wróżenia. Czyli że ktoś się para magią, tak, wróżbą i tak dalej. To jest to. Z kolei grecki odpowiednik to jest eidololatria, tak się to wymawia, eidololatria. I dosłownie oznacza służenie wizerunkowi bożka, idola, służenie bożkowi. Stąd greckie słowo eidolatares, czyli dosłownie czciciel obrazu, czciciel wizerunku, czciciel idola. Takie mamy znaczenie. Więc Biblia mówi o bałwochwalstwie wiele razy i gdybyśmy chcieli dzisiaj zajrzeć wszędzie tam, gdzie jest to powiedziane, odczytać każdą historię, każde jakieś unaocznienie i tak dalej, każde zdarzenie, no nie dalibyśmy rady po prostu tego omówić w jednym nauczaniu. Ale chciałbym, żebyśmy dzisiaj zobaczyli do kilku takich podstawowych miejsc w Piśmie Świętym, które zdefiniują nam termin bałwochwalstwo i pokażą, jaki stosunek ma do tego żywy, prawdziwy Bóg. Więc na początku, kochani, otwórzmy nasze Biblię na 10 przykazaniach. Więc Księga Powtórzonego Prawa lub 5 Księga Mojżeszowa, rozdział 5. 5 Księga Mojżeszowa, rozdział 5. Przeczytamy najpierw wersety od 6 do 10. To jest pierwsze przykazanie Pana Boga. I potem rozważymy pokrótce. 5 Mojżeszowa, 5 rozdział, wersety 6 do 10. Jam jest Pan, Bóg Twój, który Cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Nie uczyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest w niebie w górze, co jest na ziemi w dole i tego, co jest w wodzie lub w wodach pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał. Nie będziesz im służył. Gdyż ja, Pan, czyli Jahwe, Twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który każe winę ojców na synach do 3. i 4. pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą, a okazuje łaskę aż do 1000. pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań. Więc to jest pierwsze przykazanie. Tak brzmi w całości, nieokrojone, niepoprzecinane. Tak mówi Boże Słowo. Więc czego Bóg wymaga od nas w ramach tego przykazania? Zobaczcie werset 7. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie albo przede mną, tak?
Więc polecenie jest proste. Człowiek nie ma prawa mieć innych bogów obok prawdziwego Boga. Przed obliczem prawdziwego Boga. Dlaczego? Dlatego, że jest tylko jeden prawdziwy Bóg. Trudne? Nie, no jest to bardzo proste zdanie. Więc absolutnym szaleństwem byłoby, gdyby człowiek, który jest stworzeniem Bożym, zaczął uważać za Boga coś innego albo kogoś innego niż Bóg Jahwe. Wszechpotężny, wszechmogący Bóg. No jak mogłoby do tego dojść, że jednak człowiek gdzieś skieruje swoje drogi gdzie indziej? No, byłoby tak wtedy, gdyby ktoś zaczął po prostu traktować coś albo kogoś jako swojego Boga, jak prawdziwego Boga. Byłoby tak wtedy, gdyby ktoś na przykład modlił się do jakiejś rzeczy albo do jakiejś osoby, która oczywiście nie jest Bogiem, prawda? I zobaczcie, czy dzisiaj ludzie nie modlą się do innych ludzi? Nie modlą się do jakichś przedmiotów albo za pośrednictwem jakichś przedmiotów? Co powiedzieć o tak zwanych modlitwach do świętych? Słuchajcie, ludzie, codziennie, my tak sobie siedzimy, słuchamy Bożego Słowa, ale ludzie codziennie na całym świecie modlą się i odmawiają modlitwy. A to do świętego Józefa na przykład, tak? 5 westchnień. Albo do świętej Rity. Mamy 16 modlitw do tej osoby. Do świętego Antoniego. 3 modlitwy. Nawet modlą się o wstawiennictwo do Jana Pawła II. Wiecie, ja nie będę wymieniał tych imion, nazwisk tych wszystkich ludzi, bo wiecie, ile ich jest? 10 tysięcy. Tak Kościół katolicki ocenia. 10 tysięcy świętych. To byśmy tutaj do wieczora siedzieli i studiowali zagadnienie, nie? Ale zobaczcie, Słowo Boże naucza wyraźnie, że modlitwy muszą być kierowane do kogo? Jedynie do Boga. Jedynie do Boga. Tylko Jezus może wstawić się w naszej sprawie przed Ojcem w niebie. Żaden człowiek. Tylko Jezus jest pośrednikiem wszelkich łask. Nie żaden człowiek. Dlatego zauważcie, proszę, że Słowo Boga w tym 7 wersecie, ono nie jest sugestią, to nie jest jakaś rada. Bóg nie mówi, wiecie, no okej, nie, ale dobrze by było, gdybyście tam uważali na to, bo to jest niebezpieczne. Nie. Zobaczcie, że to są przykazania. To są konkretne nakazy bądź zakazy Pana Boga Wszechmogącego. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. I kropka. To jest, myślę, że znane i zrozumiane. Werset 8. Kolejne polecenie, ono wynika z wersetu 7. Pan Bóg mówi, nie uczyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek. Albo jak mówi UBG, nie czyń sobie rzeźbionego posągu ani podobizny czegokolwiek. I to jest bardziej dosłowne tłumaczenie z hebrajskiego. Co oznacza słowo rzeźbiona podobizna? Rzeźbiony posąg? Hebrajskie słowo, które jest tu tłumaczone na rzeźbiona podobizna, to brzmi pesel. Tak jak nasz pesel w dowodzie osobistym. Autentycznie. Oznacza czynność wyciosywania bądź cięcia podczas wykonywania jakiegoś bożka. Czyli chodzi o czynność. Natomiast słowo podobizna to hebrajskie słowo temuna i ono oznacza wyobrażenie, podobieństwo do czegoś. No i mamy tu jeszcze słowo czegokolwiek. Co oznacza słowo czegokolwiek? No po pierwsze chciałbym zaznaczyć, że tego w tekście hebrajskim nie ma. Słowa czegokolwiek nie ma. Ono jest dodane w polskich przekładach ze względów gramatycznych. Żeby to nie był taki, wiecie, tekst kali mieć, kali być, tylko po prostu cokolwiek oznacza właśnie szersze znaczenie, nadaje głębie tego sensu. Natomiast ważne jest tutaj słowo występujące w oryginałach, które brzmi dosłownie kal. I ono oznacza żadnych. Żadnych. Więc w hebrajskim mamy taki zapis. Nie czyń sobie żadnych posągów rzeźbionych, podobizn tego, co na niebie, na ziemi i wodach pod ziemią. Tak jest w tekście hebrajskim. Czyli gdy Bóg mówi o rzeźbach, wizerunkach, to mówi żadnych. Po prostu żadnych. Żadnych wyobrażeń tego, co w górze, tego, co na ziemi, tego, co w wodach pod ziemią, w odniesieniu do Boga i w odniesieniu do czci, która należy się jedynie Jemu. Żadne stworzenie, które istnieje w tych sferach, nie może być wyobrażeniem Boga, ale też człowiek nie może temu służyć jako Bogu albo jak Bogu. Bóg mówi to, żeby nie było żadnej wątpliwości, słuchajcie.
Dlatego to słowo cokolwiek, czy tam czegokolwiek, ono jest dobre, bo ono podkreśla nie tylko wyobrażenie o prawdziwym Bogu, ale podkreśla, że to, co Bóg wymienia po słowie czegokolwiek, to oznacza wszystko to, co mogłoby się stać dla kogoś Bogiem. I o tym powiemy w drugiej części tego kazania za tydzień. Co może dzisiaj dla nas stać się Bogiem. Dlatego wrócimy do tego wersetu. Niemniej cała treść ósmego wersetu, zobaczcie, że nie daje człowiekowi żadnej furtki do tego, nie? Żeby zacząć tworzyć sobie jakiś bożków. Wiecie, kiedyś spotkałem się z takim zarzutem, że w tym wersecie ósmym Bóg ma na myśli stworzenie w sensie zwierzęta. Bo mówi o sferze niebios, o sferze ziemskiej i o sferze wodnej. Czyli ptaki, gady, płazy, nie? I ryby. No ale trzeba by na pewno. Pomyślcie, czy człowiek również nie jest stworzeniem Bożym? Czy nie należymy do sfery ziemi? Zobaczcie stronę wcześniej, w czwartym rozdziale powtórzonego prawa, w wersecie 15 i 16 Pan Bóg mówi do nas w ten sposób. Strzeżcie usilnie dusz waszych, gdyż nie widzieliście żadnej postaci, gdy Pan mówił do was na Chorebie spośród ognia, abyście nie popełnili grzechu i nie sporządzili sobie podobizny rzeźbionej. I teraz zobaczcie, czy to w kształcie mężczyzny, czy w kształcie kobiety. Sfera ziemska? Oczywiście. Więc nie ma tutaj nikt żadnej wymówki. Człowiek jest tutaj też wymieniany i dlatego, gdyby ktoś chciał wyrzeźbić sobie kiedyś jakąś figurę w postaci kobiety, w postaci mężczyzny i zacząłby oddawać temu hołd, oddawać temu cześć, no to z punktu widzenia Pana Boga jest to również bałwochwalstwo. Tak definiuje to Słowo Boże. Zatem, kiedy Pan Bóg mówi o sferze ziemi, podkreślmy to, to nie ma tu na myśli tylko zwierzątek, tak? Ale raczej wszystko, co powołał do istnienia na ziemi. Nie ma tu żadnych wymówek. No, pomyślcie, drodzy, z punktu widzenia Boga. Spójrzcie na ziemię z punktu widzenia Boga. Jaka jest różnica, jak ktoś by klęczał przed, powiedzmy, żółwiem jakimś wyrzeźbionym, a przed wyrzeźbionym człowiekiem? No jaka jest różnica dla Boga? No żadna. To stworzenie i to stworzenie, tak? Nie ma żadnej różnicy. To jest, rozumiem, chyba jasne. Fakty są znane. Teraz werset 9, zobaczcie. Nie będziesz się im kłaniał, nie będziesz im służył. Biblia Gdańska mówi, nie będziesz oddawał im pokłonu, tak? Tym wizerunkom, posągom, ani nie będziesz im służył. I teraz zatrzymajmy się na chwilę przy tym poleceniu. Co to znaczy kłaniać się? Co to znaczy oddawać pokłon? To jest ważne pytanie, bo się okazuje, że wiele ludzi po prostu tego nie rozumie. I na podstawie tego słowa zaczęli robić różne furtki. Podam przykład. Katechizm, strona 489, punkt 2132. Chrześcijański kult obrazów nie jest sprzeczny z pierwszym przykazaniem, które odrzuca bałwochwalstwo. Istotnie cześć oddawana obrazowi odwołuje się do pierwszego wzoru, i kto czci obraz, ten czci osobę, którą obraz przedstawia. Cześć oddawana świętym obrazom jest pełną szacunku czcią, nie zaś uwielbieniem należnym jedynie samemu Bogu. Ciekawe. Zauważcie, że mamy tu bardzo poważne samozaprzeczenie. Kto czci obraz, czytamy, ten czci osobę, którą obraz przedstawia. Co to oznacza? Oznacza to, że jeśli obraz przedstawia jakiegoś człowieka, to komu się oddaje cześć? No temu człowiekowi. To jest definicja z katechizmu. Czci się człowieka. Bez względu na to, czy on jest namalowany, czy on jest wyrzeźbiony, tak? Czy on jest wyryty, czy jakkolwiek. Ale zobaczcie, że bardzo szybko podano kolejną definicję, że nie chodzi tu o taką cześć, którą oddaje się Panu Bogu Wszechmogącemu. Czyli katechizm uczy, że słowo pokłon, tak, kłaniać się w pierwszym przykazaniu nie jest tym samym, co oddawanie czci Bogu. Mówi się, że pokłon oznacza tutaj okazanie zwykłego szacunku dla świętości. Oddanie czci, ale no nie takiej czci, jak się oddaje Bogu. No to jest, myślę, bardzo sprytna wymówka i zaraz zobaczymy dlaczego. Pomyślmy, czy Bóg aż tak stanowczo zakazywałby na przykład szanowania dzieł sztuki? No bo słuchajcie, jeżeli słowo pokłon oznacza tylko zwykły szacunek, cześć dla autora, cześć dla tego, co to przedstawia, zwykły szacunek, to czemu Pan Bóg Wszechmogący tak bardzo naciska, żeby tego nie robić? Bóg nie lubi dzieł sztuki.
Zobaczcie, to jest zupełny nonsens. Jest tak dlatego, drodzy, z tym zakazem, ponieważ pokłon w Biblii hebrajskiej nie oznacza tylko mniejszej czci, nie oznacza tylko okazania szacunku. Co Bóg miał na myśli? Gdy pójdziemy do hebrajskiego, to Bóg używa słowa, które brzmi szaf kaf. Szaf kaf. I co ono oznacza? Oznacza kłaniać się, uwielbiać, składać hołd, kłaść się przed czymś, oddawać cześć komuś lub czemuś. Więc w tym słowie nie istnieje rozróżnienie między, wiecie, oddawaniem szacunku, takim respektem, ale raczej no, tutaj czytamy o konkretnym oddawaniu czci. Głębokiej czci. Takiej czci, że aż człowiek leży przed tym. Leży. Nie? I oddaje cześć, adoruje. Więc słowo pokłon to forma oddawania czci, która należy się tylko i wyłącznie Panu Bogu Wszechmogącemu. Więc te wszystkie niby argumenty, niby furtki, kiedy je zestawimy ze Słowem Bożym, no to nie są to żadne argumenty, prawda? Dalej w tym wersecie, zobaczcie, czytamy: nie będziesz im służył. Więc nie tylko pokłon, nie tylko bicie pokłonów, ale też nie będziesz im służył. Co to znaczy? Słowo służyć to jest hebrajskie słowo avbad i ono oznacza kultywować, uprawiać kult, być niewolnikiem czegoś, usługiwać czemuś lub komuś. To słowo nie tylko zawiera w sobie myśl o duchowych sprawach, ale również dotyczy spraw fizycznych. Dlaczego o tym mówię? Drodzy, widzieliście kiedyś, jak dźwiga się ciężkie figury na publicznych procesjach, na publicznych przemarszach? Ostatnio, chyba w czwartek, tak, mieliśmy taką okazję zobaczyć, jak ludzie dźwigają figury, obrazy. Gdy Biblia mówi o służeniu, zobaczcie, to nie chodzi tylko o służenie w sferze duchowej, emocjonalnej, ale chodzi o służenie w formie fizycznej, w formie widzialnej. Czy nie jest to służenie rzeźbionym posągą? Rzeźbionym podobizną? A tak z historii pamiętacie, kim byli ludzie, którzy dźwigali kogoś na lektykach? Właśnie. To byli niewolnicy. To była służba. Tacy ludzie służyli swoim panom. Czy dostrzegamy analogię? Bóg wyraźnie w piśmie mówi nie tylko, żeby nie wykonywać rzeźbionych posągów i wizerunków, ale też, żeby im nie służyć. Dlaczego? Zobaczcie 9 werset. Dalej czytamy: gdyż ja jestem Pan, czyli Jahwe tu jest, tak? Gdyż ja jestem Jahwe, Twój Bóg. Jaki Bóg? Bóg zazdrosny. Słuchajcie, to jest bardzo ważne zdanie. Wielu ludzi twierdzi dzisiaj, że skoro na przykład klęczy przed obrazem, przed figurą, albo niesie ją w procesji i tak dalej, to nie oddaje czci temu przedmiotowi. Tak naprawdę w tym momencie myśli tylko i wyłącznie o Panu Bogu Wszechmogącym. Jak adoruje, jak czci, jak oddaje hołd, to oddaje hołd Bogu, a nie temu przedmiotowi. Ludzie twierdzą, że rozmyślają wtedy o Bogu i tak naprawdę wizerunek, czy jakaś rzeźba, czy cokolwiek innego pozwala się jedynie skoncentrować lepiej na Panu Bogu. Słyszeliście już takie zdanie? Mhm. Więc jak byśmy mogli się odnieść do tego biblijnie? Dwie sprawy, drodzy. Po pierwsze, jeżeli ktoś tak twierdzi, to zaprzecza słowom, że prawdziwy Bóg jest Bogiem zazdrosnym. Po prostu. Dlaczego? Otóż gdy Biblia mówi nam o zazdrości Boga, to w istocie uczy nas, że chodzi o świętą zazdrość, która wymaga wyłączności. Bóg wymaga od ludzi, by czcili Go z całej duszy, całym sercem, całą siłą, całym umysłem. Bóg nie uznaje żadnych kompromisów w tej sprawie. Nie dzieli swojej miłości ani chwały z kimś lub z czymś innym poza sobą. I dlatego Boże Słowo w Izajasza 42,8 mówi: ja, Jahwe, a takie jest moje imię, nie oddam mojej czci nikomu, ani mojej chwały bałwanom. Bardzo mocne słowo Izajasz powiedział. Bardzo mocne słowo. Możemy to zrozumieć na pewnym przykładzie.
Słuchajcie, wyobraźmy sobie małżeństwo, w którym no niestety jedna osoba zdradza drugą. No i przykra sytuacja, tak? Powiedzmy, że no hipotetycznie, żona zdradza męża. W pewnym momencie wychodzi to na jaw, no i zraniony mąż pyta: słuchaj, dlaczego mi to zrobiłaś? Jak mogłaś mi to zrobić? A ten mąż odpowiada, żona, przepraszam, odpowiada: spokojnie, to nie jest tak, jak myślisz. Gdy jestem ze swoim kochankiem, to tak naprawdę myślę tylko o tobie. Mało tego, bycie z moim kochankiem pozwala mi skoncentrować się tylko na tobie. No, postaw się w tej sytuacji. Kupiłbyś tą bajkę? No przecież to jest robienie głupka z człowieka, z partnera. Dlaczego dzisiaj miliony ludzi na świecie robi głupca z samego Boga? Pomyślcie o tym. Czy uważacie, że Bóg kupuje taką bajeczkę, że posągi, jakieś wizerunki pomagają się człowiekowi jedynie skupić na Bogu Wszechmogącym? Gdyby tak było, drodzy, to Bóg kazałby nam to robić. Mielibyśmy w Biblii: zrób sobie to, tak, skoncentruj się, wiem, że jesteś słabym człowiekiem, wiem, że no, musisz skoncentrować swoją wyobraźnię, bo inaczej po prostu nie uwierzysz we mnie, nie da rady. No to zrób sobie. Tak by powiedział? A pewnie, Bóg nas kocha i by kazał to robić. A jednak czytamy, że zdecydowanie zakazał czegoś takiego robić. Mówi nam raczej o tym, że jest Bogiem zazdrosnym i takie zachowania są dla Niego odrazą, są dla Niego obrzydliwością. To tak jak mąż widzi żonę, która go zdradza i co, cieszy się? Nie wiem. Na piwo zabierze kochanka? Nie. Dla niego to jest obrzydzenie. I tak samo dla Boga jest to obrzydzenie. I druga sprawa, jeśli chodzi o tę koncentrację na modlitwach. Chciałbym, żeby osoby, które będą oglądały to kazanie, a pewnie tak będzie, żeby zadały sobie pytanie. Jeżeli potrzebuję przedmiotu kultu, żeby modlić się do Boga, żeby skoncentrować się na Nim, to jak wygląda stan mojej wiary? Przecież wiara w samej istocie oznacza, że nie potrzebujemy widzieć. Bo wiara to jest sprawa serca, tak? To jest sprawa serca. Więc jak to wygląda? Czy naprawdę wierzysz w Boga, skoro potrzebujesz obrazów, figur, rzeźbionych posągów albo innych przedmiotów, żeby się pomodlić? Pomyślcie o tym przez chwilę. Paweł w 2 Koryntian 5:7 mówi tak: gdyż w wierze, a nie w oglądaniu pielgrzymujemy. W wierze, a nie w oglądaniu. Czyli Biblia mówi tak: albo widzisz, albo wierzysz. Wybierz, jak chcesz. Nasza ziemska wędrówka za Panem Bogiem jest dzięki wierze. Wierze, która nie potrzebuje namacalnych przedmiotów. Boga nie da się dotknąć, nie da się Go zobaczyć. Jakbyśmy dzisiaj Pana Boga zobaczyli, gdyby tu na chwilę stąpił, na sekundę, to byśmy wszyscy po prostu wyparowali. To jest taka energia. Pamiętacie, jak lud izraelski stoi pod górą i Bóg mówi: dobra, to ja im coś powiem, nie? Jak zaczął mówić, tak już na kolana wszyscy: i Mojżeszu, ty do nas mów, my już nie chcemy Boga, bo to my umrzemy wszyscy. Ty chodź, załatwiaj za nas, bo nie damy rady. Zobaczcie, jaki wielki jest Bóg, jaki wszechpotężny. Nic, co jest materialne, nie ma prawa być wyniesione do poziomu tego, co duchowe. Nic. Tego uczy Biblia. Co na to Kościół rzymskokatolicki? Punkt 2131 katechizmu. Opierając się na misterium Słowa Wcielonego, VII Sobór Powszechny w Nicei w 787 roku uzasadnił w kontrowersji z obrazoburcami kult obrazów przedstawiających Chrystusa, jak również Matkę Bożą, aniołów i świętych. Syn Boży, przyjmując ciało, zapoczątkował nową ekonomię obrazów. Czy to jest prawda? Czy Pan Jezus zapoczątkował jakąś nową ekonomię obrazów? No zobaczmy do Biblii. Hebrajczyków otwórzmy. Jedno zdanie to załatwia z Biblii. Hebrajczyków, 13 rozdział, werset 8. Myślę, że znamy te słowa na pamięć, ale warto przeczytać. Hebrajczyków, 13 rozdział, werset 8.
Nawet możemy sobie na czerwono machnąć w Biblii, bo to jest bardzo ważny werset. Jezus Chrystus wczoraj i dziś ten sam. Na wieki. Amen? Amen. Tak mówi Słowo Boże. Jezus Chrystus wczoraj i dziś ten sam na wieki. Hebrajczyków 13:8. No to co to znaczy w związku z powyższym? To znaczy, że Pan Jezus się nie zmienia. Jest taki sam. To, czego zakazywał, to, co sam zabraniał w Starym Testamencie, bo on prowadził lud egipski, lud izraelski w Egipcie, tak? Jak gdy wyszli z Egiptu. To, co zabraniał odnośnie czynienia rzeźbionych podobizn, nie uległo żadnej zmianie. Jeśli ktoś tak uważa, no to proszę pokazać, tak? W którym miejscu Boże Słowo to ustanawia. Można napisać, można zadzwonić. Nie ma problemu. Gdy Jezus przyszedł na ziemię, miał taki sam stosunek do bałwochwalstwa, jaki miał od wieczności w niebie. Bo on się nie zmienia. On nie siedzi, dobra, to teraz zmienię zdanie, to teraz im pozwolę. Wtedy nie, teraz tak. Jaka nowa ekonomia? Jakie rozpoczęcie nowej ekonomii obrazów? Słuchajcie, tą nową ekonomię kultu obrazów nie rozpoczął Jezus, ale rozpoczął Sobór w Nicei w 787 roku. W uzasadnieniu tej decyzji nie ma ani słowa z Biblii, słuchajcie. Po prostu nie ma. Nie ma dlatego, że pierwszy Kościół Jezusa Chrystusa nigdy nie używał żadnych wizerunków, żadnych rzeczy do tego, żeby czcić Pana Boga Wszechmogącego. Nigdy. Mało tego, gdy czytamy Ewangelię Pana Jezusa, jak czytacie listy apostolskie i tak dalej, natknęliście się na coś, że procesję zrobić przez Korynt na przykład? Nie wiem. Jest takie coś? Albo Paweł zaleca misterium jakieś, tak? W Efezie. Albo adorację jakiegoś wizerunku. Jest takie coś w Biblii? Nie ma, kochani. Po prostu nie ma. Wręcz przeciwnie, zobaczmy, co powiedział Pan Jezus w Ewangelii według Mateusza 4:10. Albowiem napisano, Panu Bogu swemu pokłon oddawać i tylko Jemu służyć będziesz. To powiedział Jezus. Komu się należy pokłon? Bogu, Ojcu. Tak powiedział Jezus. Zobaczcie, z kim rozmawia. To tak, żeby było ciekawiej. Rozmawia z szatanem. To szatan mówi, oddaj mi pokłon. No przecież to tylko akt szacunku, nie? No Jezus mówi, chłopie, tylko Panu Bogu swemu pokłon oddawać będziesz i tylko Jemu służyć będziesz. Słuchajcie, więc stanowisko Jezusa jest naprawdę jasne i rzeczowe. Jedno zdanie załatwia wszystko. Jednak pojawia się tutaj inny kontrargument. Obrońcy kultu obrazów twierdzą, że przecież w Starym Testamencie Bóg kazał przygotować różne rzeczy wizualne. A? Na przykład mówią, czy Bóg nie nakazał sporządzić Arki Przymierza, na której były wyrzeźbione cherubiny ze złota? A co na przykład z miedzianym wężem, którego Bóg kazał sporządzić? Przecież kazał się pokłonić temu wężowi, spojrzeć na niego, tak? Czy to nie jest dowód na to, że również dzisiaj Bóg pozwala, byśmy posługiwali się przedmiotami kultu, przez które oddajemy Bogu cześć? Jak się odnieść biblijnie? Bardzo prosty sposób, drodzy. Tak naprawdę odpowiedzi na te pytania są w pytaniach. Są w pytaniach. Otóż te przedmioty w Starym Testamencie Bóg nakazał sporządzić, tak? Więc jak Bóg coś każe zrobić, to co się robi? No to się robi. A jak Bóg czegoś nie każe robić, to się nie robi. No, trudne to? No nie, słuchajcie, Ozeasz 14:9 mówi, drogi Pana są proste. No już. Bóg jest naprawdę bardzo prosty w swoich decyzjach. Jeżeli coś mówi, to mamy robić. Jak mówi, że nie, to mamy nie robić. Wszystko. Pomyślmy, czy Bóg gdziekolwiek w swoim słowie nakazał, żebyśmy dzisiaj w dobie Nowego Przymierza robili sobie figury, wizerunki, rzeźby. No tak jak powiedzieliśmy. I podkreślmy to, nie ma żadnej wzmianki w Nowym Testamencie na ten temat. Co do miedzianego węża. Był taki. Nawet Jezus się powołał w rozmowie z Nikodemem na miedzianego węża. Bóg kazał go sporządzić. Ale zobaczcie, że w drugiej Księdze Królewskiej 18:4 król Hiskiasz rozkruszył węża miedzianego. Pamiętamy to? Jak oczyszczał Izrael? Zniszczył go w pył. Rozkruszył go, przetarł i wrzucił tam do potoku. Cedron chyba, tak? Dlaczego to zrobił? Bo Izraelici z czasem dali mu imię Nehusztan i zaczęli kadzić.
I zaczęli kadzidło spalać, i zaczęli pokłony, i ofiary, i czcić zaczęli ten przedmiot. Wszystko. Czyli zobaczcie, Bóg coś daje, a człowiek z tego robi co? Bożka, bóstwo, tak? I zaczyna kadzić, zaczyna śpiewać, zaczyna go nazywać po imieniu. Dobra, a co z Arką Przymierza? Z tymi wyrzeźbionymi cherubinami. Mało, wchodzisz przecież, byśmy byli w tamtych czasach, byśmy mogli rzucić okiem do świątyni, to widzimy wielkie cheruby stoją, tak? Wszystko w złocie, w srebrze i tak dalej. Potem Arka Przymierza, kotara, te wszystkie symboliki, kapłan z efodem złotym, tak? No to jak się do tego odnieść, drodzy? Nie zapominajmy, że jako chrześcijanie dzisiaj żyjemy w Nowym Przymierzu. Wszystkie przedmioty, jakie Pan Bóg kazał sporządzić Mojżeszowi, nie były przedmiotami, przez które ludzie przychodzili do Pana Boga, ale były przedmiotami, które miały zwiastować przyjście Boga w ciele, przyjście Zbawiciela. Każdy ozdobny element miał swoje znaczenie. Każda rzecz miała przypominać, kto przyjdzie, tak, na ziemię. Pięknie wyjaśnia to list do Hebrajczyków, 9 rozdział, tam wersety od 1 do 10. Dzisiaj nie będziemy się tym zajmować, bo to kolejne kazanie powstało zaraz. Ale Hebrajczyków właśnie wyjaśnia ten problem. Wyjaśnia to zagadnienie. I gdy przyszedł Jezus, to nie rozpoczął, jak to mówi katechizm, nowej ekonomii obrazów, tylko rozpoczął wiarę w duchu i w prawdzie. W duchu i w prawdzie, bo jak on przyszedł, to wypełnił to wszystko, co zapowiadały te wszystkie rzeczy wizualne, które Pan Bóg kazał człowiekowi uczynić wcześniej. Więc w duchu i w prawdzie. Nie w budynkach, nie w świątyniach, nie poprzez wizerunki, ale poprzez zamieszkiwanie osobiste w nas, w człowieku. Tak? I pięknie tą sprawę, słuchajcie, wyjaśnia drugi list do Koryntian. Pójdziemy tam. Drugi to Koryntian, rozdział 6. I przeczytamy, w zasadzie rozważymy fragment 14 do 18. Pierwotnie ten fragment był kierowany do chrześcijan, by zerwali z pogaństwem, by przestali łączyć kult pogański z kultem bałwanów, kultem posągów, kultem obrazów, żeby nie łączyli tego z prawdziwym wielbieniem naszego Boga. Drugi Koryntian, 6 rozdział. I może nie będziemy czytać całości, omawiać, ale po kolei, zdanie po zdaniu, będziemy się zatrzymywać i omawiać, ok? 14 werset. Nie chodźcie w obcym jarzmie z niewiernymi. Tak się zaczyna ten fragment. W większości polskich przekładów mamy zapis nierówne jarzmo. W UBG tak jest w EIP, tak? Nierówne jarzmo. Ale jak zajrzymy do greki, to mamy tutaj słowo heterozyguntes, tak się to wymawia. I chodzi o odmienny zaprzęg z kimś, stawanie do odmiennego, do obcego zaprzęgu. Przy czym ta odmienność wynika z innej natury takiego zaprzęgu. Natura jest zupełnie inna. Gdy ktoś zaprzęga się razem w nierówne jarzmo, jeśli chodzi o wielbienie Boga, to problemem jest to, że jest to zupełnie obce jarzmo. Obce. Biblia Warszawska chyba najdokładniej akurat w tym momencie powiedziała obce jarzmo. Nie wchodźcie w obce jarzmo. Więc to jest nienaturalne jarzmo. Innymi słowy, prawdziwy chrześcijanin postępuje wbrew naturze swojego nowego narodzenia. Jeśli wchodzi we wspólne jarzmo z niewierzącymi, jest to obce, jest to nienaturalne, słuchajcie. Oczywiście dotyczy to, jak wiecie, wielbienia Boga, ale też związków małżeńskich, tak? Kiedyś będziemy o tym mówić. To nierówne jarzmo. Zapamiętajmy tę myśl, wrócimy do tego. Dalej w 14 wersecie zobaczcie, co czytamy. Co ma wspólnego sprawiedliwość z nieprawością? Więc Paweł przypomina nam, że jesteśmy usprawiedliwieni przez Boga w Jezusie Chrystusie. Tak? Co to znaczy? To znaczy, że sprawiedliwość Pana Jezusa została nadana chrześcijanom i dlatego nie ma potrzeby, żeby chrześcijanin współpracował z nieprawością. Tak? Jak to się ma w praktyce? Zobaczcie, ludzie nieprawi to nie tylko ci, którzy łamią prawe zasady Boże w życiu. Ale są to ludzie, którzy chcą sami usprawiedliwić się przed Panem Bogiem z własnych uczynków. Dla Boga to jest nieprawość. Tak jest. Usprawiedliwienie jest tylko i wyłącznie w Jezusie Chrystusie. Jesteś usprawiedliwiony wtedy, kiedy Bóg weźmie sprawiedliwość Syna i nałoży na ciebie. Dlatego Biblia mówi, że jesteśmy w Chrystusie, prawda? W Jego sprawiedliwości.
Dlatego żadne nasze uczynki nie są w stanie nas zbawić. Nie są w stanie przekonać Wszechmogącego Boga i powiedzieć, o, ten to dobrze robi, w porządku, no to go tam bierzemy do nieba, nie? A tamten gorzej robi, no to już go nie. Tak nie będzie. Ty musisz mieć sprawiedliwość Jezusa Chrystusa na sobie. Dlatego to jest z łaski, to jest przez wiarę i to jest darmo. Nie można sobie na to zapracować. I teraz zobaczcie, w tamtych czasach, kiedy czytamy 2 Koryntian, ludzie co robili? Próbowali sami siebie usprawiedliwić przed Bogiem. No to co wykonywali? Wizerunki, rzeźby, świątynie. Mówili, no to przez taką formę my zbliżymy się do Boga. My będziemy starali się usprawiedliwić, tak? Przed Bogiem. No i Paweł pyta, to co to ma wspólnego sprawiedliwość? Czyli chrystusowa sprawiedliwość, nadana sprawiedliwość z nieprawością. Co ma wspólnego? No nic nie ma wspólnego, tak? Gdyby ktoś chciał mieszać jedno z drugim, to Słowo Boże mówi, że no, nie ma nic wspólnego sprawiedliwość z nieprawością. Proste zdanie polskie. Pamiętacie, co Jezus powie takim ludziom? Mateusza 7, rozdział, werset 23. Każdy zna na pamięć. Ja przypomnę. Nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie wy, którzy czynicie co? Bezprawie, nieprawość. Zobaczcie, to jest to samo słowo tutaj. Jeżeli ktoś własnymi uczynkami chce się zbawić, nawet w imię Jezusa, ale nie tak naprawdę w Jezusie, no bo uczynkami, to Jezus mówi, ja cię nie znałem. Nigdy cię nie znałem. Idź precz. Idź precz. Zobaczcie, czy dzisiaj tak nie jest w naszych czasach. 2000 lat minęło. Ludzie mówią, tak, tak, Jezus jest naszym Panem. Wejdziecie do każdego kościoła, Jezus jest Panem. Okej, okay. Jezus jest Panem. No ale trzeba jeszcze do tego mieć świątynię. Trzeba mieć do tego relikwie, trzeba mieć do tego posążki, trzeba mieć do tego różaniec, trzeba mieć do tego wizerunki, prawda? To jest Jezus plus. Jezus plus. Nie? Nie jest problem. Bardzo poważny problem. Zobaczcie dalej. Werset 14. Jesteśmy dalej w tym wersecie. Jakaż społeczność między światłością a ciemnością? Kto jest w Biblii nazwany światłością? Jezus Chrystus. Bardzo dobrze. Jana 1, rozdział 9, werset mówi co? Prawdziwa światłość przyszła na świat. Potem ten sam apostoł w pierwszym swoim liście, w pierwszym rozdziale, 5 wersecie mówi co? Bóg jest światłością. No to taki przy okazji dowód dla tych, którzy w nas rzucają kamieniami ostatnio, że Jezus jest Bogiem. No nie? No, czytamy. Bóg jest światłością, a Jezus mówi, ja jestem światłością. W porządku. Co to jest ciemność? Biblii? Dokładnie. To jest przeciwieństwo światłości. Czyli to jest grzech, to jest kłamstwo, to jest zwiedzenie, to są różne herezje, tak? Te różne rzeczy. I zobaczcie, Paweł zna teologię. Bardzo dobrze. I bierze to do kupy, brzydko mówiąc, i stwierdza tak. Co ma wspólnego światłość, czyli prawdziwy Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg wcielony, co on ma wspólnego z ciemnością? Co ma wspólnego z kłamstwami na jego temat? Ze zwiedzeniem, z herezjami, z grzechem, z brudem. Co on ma wspólnego z tym? Co ma wspólnego z łamaniem pierwszego przykazania? Bo dzisiaj mówimy o pierwszym przykazaniu. No, Paweł mówi, no nic. Nie ma nic wspólnego. Jezus nie przyznaje się do takiego czegoś. Nawet jeśli się Jego imię wymawia, nawet miliard razy podczas jednej mszy czy nabożeństwa, Jezus nie ma z tym nic wspólnego. Przynajmniej nie chce mieć. Dalej czytamy, zobaczcie, 15 werset. Jaka zgoda między Chrystusem a Belialem? Kto to jest Belial? Belial to po prostu, Żydzi tak mówili na szatana kiedyś. Belial, nie? Tak potocznie mówili na diabła. Więc Paweł mówi tak. Chrystus to jest Mesjasz. To jest Zbawiciel. To jest prawdziwy Bóg. A Belial? No to jest diabeł, tak? To jest fałszywy Bóg tego świata, jak mówi Słowo Boże. To jest burzyciel, to jest niszczyciel. Chrystus zbawia ludzi. Sprawiedliwość Chrystusa jest nadawana ludziom i Chrystus zabiera ich do nieba. Natomiast Belial, czyli diabeł, zwodzi ludzi, kłamie na temat Chrystusa i gdzie ich zaprowadza? Ze sobą do piekła. I teraz Paweł się pyta, no dobra, można to pogodzić? No czemu nie? No, rozumiecie? Nie da się tego pogodzić, nie da się tego dopasować. Nie ma, Paweł mówi, nie ma zgody na to. Nie ma zgody między tymi dwoma obozami. Nie ma.
Albo coś jest prawdą, albo coś jest kłamstwem. I kropka. Zobaczcie. Dalej 15 werset. Co za dział ma wierzący z niewierzącym? No i teraz w kontekście bałwochwalstwa. Pamiętacie, dzisiaj powiedziałem takie zdanie. Jeżeli potrzebujesz przedmiotu kultu, żeby się modlić do Boga, żeby się skoncentrować na Nim i nie wyobrażasz sobie, że możesz czcić Boga inaczej, bez tych wszystkich rzeczy, to jak wygląda twój stan wiary? Czy tak naprawdę wierzysz? Czy wierzysz? Naprawdę wierzysz? Czy rozumiesz, co mówisz, że wierzysz? Wiara jest sprawą serca. No i teraz pojawia się pytanie. Czy taki człowiek wierzy? Jeżeli nie wierzy, to jest niewierzący. No niewierzący. Hebrajczyków 11:1 mówi, że wiara jest przeświadczeniem tego, czego nie widzimy. Nie widzimy. Jeżeli ktoś musi widzieć i nie wyobraża sobie, że może czcić Pana Boga, nie widząc czegoś, no to on nie wierzy. Nie ma co się oszukiwać, tak mówi Boże Słowo. Zobaczcie, jakie to jest bardzo ważne. Stąd to powiedzenie. Co za dział ma wierzący, czy człowiek, który wielbi Boga w duchu i prawdzie, z tym niewierzącym, który musi widzieć, dotknąć, przenieść, unieść, pójść. Rozumiecie, o co chodzi, tak? Paweł mówi, niestety, jaki dział ma? No jaki dział? Żaden dział. 16 werset dalej czytamy. Jakiś układ między świątynią Bożą a bałwanami. O, ale teraz powiedział Paweł. No ludzie się powinni obrazić na Pawła i podać go do sądu. Zniesławienie, nie? Jakiś układ między świątynią Bożą a bałwanami. I mówi dalej, myśmy bowiem świątynią Boga żywego, jak powiedział Bóg. I teraz, żeby zrozumieć te słowa, kochani, trzeba się cofnąć do Golgoty. Co się stało w momencie śmierci Pana Jezusa na Golgocie w świątyni Jahwe w Jerozolimie? Co się stało? Dokładnie. Zasłona rozdarła się na dwoje. Mateusz 27:51 o tym mówi. Ale to jest ciekawe, że od góry do dołu. To jest bardzo ważny szczegół. Kto ją rozdarł? Bóg. To się od góry stało. Od góry do dołu. Dlaczego tak się stało? Wiesz, niektórzy mawiają, że no w ten sposób Bóg otworzył dojście do świątyni i teraz każdy może przyjść przed oblicze Boga. Tak? No ale to by oznaczało, że Jahwe dalej siedzi w świątyni w Jerozolimie. Więc o co chodzi? Kiedy rozdziera się zasłona z góry na dół, to Bóg się wyprowadza z tej świątyni. Można powiedzieć, że jak się stamtąd wynosi, to aż zdar z kotarę z góry na dół i świątynia jest pusta. No to pytanie, to gdzie zamieszkał? Jak się wyprowadził ze świątyni? No czytamy. Jak jest? W 16. Zamieszkam w nich. Zobaczcie. Zamieszkam w nich. Będę się przechadzał pośród nich albo w nich. I będę Bogiem ich, a oni będą moim ludem. Czyli Bóg opuszcza miejsce zbudowane rękoma. I gdzie zamieszkuje? Zamieszkuje w nich. Zamieszkuje w ludziach. Będzie się w nas przechadzał. Tak obiecuje Pan Bóg. Zobaczcie, kiedy to jest bardzo ważne zdanie w kontekście właśnie religii, tworzenia różnych rzeczy. Jeżeli Bóg opuszcza świątynię w Jerozolimie, to zaczyna mieszkać w nas. 1 Koryntian, 3 rozdział, werset 16, zobaczmy. Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was? Paweł mówi, zapomnieliście o tym, Koryntianie? Znowu Koryntianie, nie? Czy znowu chcieli tam chodzić do tej świątyni, kadzić, inne rzeczy robić. Mówi, słuchajcie, w Chrystusie jest inaczej, jak było. Nie? Bóg nie mieszka już w żadnej świątyni, ani w Jerozolimie, ani tam w tej korynckiej. Dajcie sobie spokój. Czy nie wiecie, że jesteście, wy jesteście świątynią? Nikt nie zbudował z kamienia, tak? Tylko w was. Duch Boży mieszka w was. No tak a propos Ducha Świętego i Jego boskości. Kto mieszka w świątyni Boga? Kto ma prawo tylko? No Bóg, nie? A Paweł mówi, no Duch Święty. Także wszyscy antytrynitarze do was słowo musicie napomnieć apostoła Pawła. No bo wierzył w Trójcę. Ale wracając do tematu bałwochwalstwa.
Jeżeli Bóg osobiście mieszka w każdym wierzącym chrześcijaninie, jeżeli wyprowadził się ze świątyni wybudowanej rękoma, jeśli zamieszkał w człowieku, to teraz powiedzmy sobie, dlaczego ludzie nadal budują nowe świątynie? W jakim celu? Po co? Zamykają Boga w jakichś przedmiotach? No w jakim celu? Myślę, że jest dla nich to wygodnie czcić jakąś świątynię obraz, a nie pielęgnować swoją duszę i relacje z Bogiem. Tak, i to jest bałwochwalstwo, tak jest. Dlaczego w tych świątyniach wisi właśnie obraz na obrazie? Dlaczego wiszą figura na figurze, relikwia za relikwią, ikona za ikoną? Po co, słuchajcie, te wszystkie rzeźbione przedmioty, skoro Bóg zamieszkał w człowieku? Po co? No to mieszka w człowieku, czy nie mieszka w człowieku? Czy mieszka w pojemniku jakimś? Jest wyciągany. I znowu wkład, i znowu wyciąga, i znowu wkładany, i tak 3 razy dziennie, 365 dni w roku przez, powiedzmy tam, cyrka ile? 300 lat, 400 lat, 1600 lat. Tak? Tego uczy Biblia? No, Biblia uczy zupełnie czego innego. No to teraz po co Bóg zamieszkał osobiście w człowieku? W jakim celu to zrobił? Ano po to, drodzy, żebyśmy nie musieli korzystać z tych wszystkich gadżetów święconych. Zobaczmy 1 Koryntian 6, rozdział, werset 20. Zobaczcie na ten fragment. Drogoście bowiem kupieni. Wysławiajcie tedy Boga gdzie? W kościele, tak? Nie wiem, w świątyni. Tak jest napisane? Nie. Jest napisane, wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym. Dlaczego? Bo w ciele naszym mieszka Duch Święty. I dlatego wcześniej czytaliśmy w 3:16, Bóg zamieszkał, Duch Święty zamieszkał w nas. I o to chodzi. To ciało jest świątynią, w której Bóg zamieszkał. W tym ciele wysławiamy Boga. I dlatego Kościół, słuchajcie, to nie jest budowla. To nie jest budynek. To nie jest świątynia. To nie jest bazylika. To nie jest sala królestwa. To nie jest dom modlitwy. To nie jest synagoga i tak dalej. Meczet, tak? Wiecie, te wszystkie inne rzeczy. Nie. Tak nie jest. To też tłumaczy, dlaczego nasze ciała powinny być zawsze okej. Powinniśmy dbać o te ciała, prawda? Żebyśmy wyglądali dobrze, reprezentowali Pana Jezusa, Ducha Świętego, Boga Ojca w sposób godny, nie? Bo Duch Święty w nas mieszka. Tak jak świątynia była przystrojona przez te wszystkie piękne rzeczy, tak nasze wnętrze, tak nasze też ciało powinno dobrze reprezentować Boga. To tak przy okazji, taki szczegół. Zobaczcie, co powiedział Pan Jezus z Samarytanką. W rozmowie z Samarytanką, to jest Jana 4, rozdział, werset 23. Prawdziwi czciciele będą oddawali Ojcu cześć. Gdzie? W duchu i w prawdzie. Bo i Ojciec takich szuka, którzy by Mu tak cześć oddawali. Bóg jest duchem, a ci, którzy Mu cześć oddają, winni Mu ją oddawać w synagodze. W duchu i w prawdzie. Zobaczcie, Jezus mówi co? Nadchodzi godzina. Teraz jest, mówi. Teraz jest. A jaka to jest odpowiedź na jakie pytanie? Samarytanka siedzi, drapie się po głowie. Stoi, nie siedzi. Drapie się po głowie i mówi tak. No to tak. Wy mówicie w Jerozolimie. My mówimy na tej górze. Gdzie? Jezus mówi. Ani tu, ani tu. W duchu i w prawdzie. Już ta godzina nastała, w której Bóg za chwilę się wyprowadzi z tej świątyni i zamieszka we wnętrzu. Zamieszka w sercu, zamieszka w ciele po prostu ludzi zbawionych. Nie w żadnym przystrojonym budynku, nie przez kult obrazów, nie przez adorację jakichś najświętszych sakramentów, ale przez żywą relację z żywym Bogiem Wszechmogącym. Tego uczy nas Słowo Boże. No to teraz, co powinien zrobić człowiek, który to słyszy, teraz może ogląda, gdzieś się zastanawia, no i Duch Święty tam dotyka serce i no coś tam się dzieje w tym sercu. Co powinien zrobić taki człowiek? No to ostatnie 2 wersety z 2 Koryntiana. 6 rozdział, 17-18 werset. Zobaczcie. Pan Bóg mówi tak. Dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan. Nieczystego się nie dotykajcie, a ja was przyjmę. I będę wam ojcem, a wy będziecie mi synami, córkami, mówi Pan Wszechmogący. No to teraz, co zrobić? Co ja mam zrobić z tym wszystkim? No Bóg mówi do ciebie po prostu, wyjdź. Wyjdź, odłącz się, nieczystego się nie dotykaj,
Jeżeli tak zrobisz, jeżeli okażesz posłuszeństwo temu, co mówię do ciebie w Biblii, mówi Pan Bóg, no to będę twoim ojcem, a ty będziesz moją córką, moim synem. Dopiero wtedy będziesz miała prawo mówić do mnie, ojcze. I to jest piękne, zobaczcie. I to nie jest moja interpretacja, zauważcie, Słowa Bożego, tylko Pan Bóg się podpisał pod tym, tak? 18 werset mówi, co? Kto to mówi? Mówi Pan Wszechmogący, nie Radek, nie? Pan Wszechmogący to mówi. Do wszystkich ludzi, których woła, do których powołuje do swego królestwa. O to chodzi. Teraz, drodzy, gdybyśmy wrócili na chwilę do tej piątej Mojżeszowej, 5, 9, 10, tam czytamy, tylko wspomnę, że Bóg będzie karał tych ludzi. Niestety, będzie karał tych ludzi, którzy nie przestrzegają Jego przykazań. No to powstaje pytanie, jaka jest kara za grzech bałwochwalstwa, za zlekceważenie tego słowa i robienie po swojemu, nadal swojej tradycji, bo tak mi dobrze, bo tak się urodziłem, tak będę żył i tak już umrę w takiej tradycji. Jaka jest kara za to? 1 Koryntian, zobaczmy, 6 rozdział, werset 9 i 10. Co tu czytamy? Albo czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą? Nie łudźcie się. Zobaczcie, znowu niesprawiedliwi, nie? Czyli ci, którzy szukają usprawiedliwienia według swojej sprawiedliwości, a nie Bożej. Nie chcą przyjąć usprawiedliwienia w Chrystusie. I Paweł mówi, i Boże Słowo, nie łudź się, czyli nie okłamuj się. Nie udawaj, że nic się nie dzieje. Nie łudź się. Ani wszetecznicy, i teraz patrzcie, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozpustnicy, ani mężołożnicy, ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy, Królestwa Bożego nie odziedziczą. To znaczy, że co? Że tylko nie odziedziczą, czy co się z nimi stanie? Zobaczcie kolejny slajd. Objawienia, 21 rozdział, werset 8. Udziałem zaś bojaźliwych i niewierzących, i skalanych, i zabójców, szeteczników, czarożników, i bałwochwalców, i wszystkich kłamców, będzie jezioro płonące ogniem i siarką. To jest śmierć druga. Więc wszyscy ludzie, którzy do końca swoich dni będą żyli w grzechu bałwochwalstwa, nie nawrócą się do żywego Boga, nadal będą Go uwielbiać w taki sposób, jaki sobie wymyśliłem, czy wymyśliłam, albo mi tak mnie nauczyli, no to niestety, Biblia mówi, trafią do jeziora ognia i siarki. Na wieczność. To oznacza drugą śmierć, mówi Słowo Boże. Czyli tak zwane, my tak mówimy, piekło, tak? Piekło, jezioro, ognia i siarki. Jest to miejsce, gdzie każdy bałwochwalca w sposób świadomy przez całą wieczność będzie odpowiadał za swój obrzydliwy, potworny, przerażający grzech. Obrazy świętego Boga. Obrazy Pana Wszechmogącego. I jeśli się oczywiście nie nawrócił, bo każdy człowiek, który to słyszy, może się nawrócić, może zostawić te grzechy i przyjść do żywego Boga. I wtedy Bóg zamieszka w nim. Nie musi wcale iść na potępienie. I kochani, nie straszymy piekłem. Zaraz się tam zrzucą na komentarze. Ja wiem, będą rzucać kamieniami. Piekłem straszysz, dzieci Boże. Słuchajcie, w porządku, ale my nie straszymy piekłem. My cytujemy Pismo Święte, które macie w swoich domach. Możecie je otworzyć, możecie zdmuchnąć kurz z tych Biblii, bo niestety tak jest, i przeczytać sobie te dwa wersety i w końcu nawrócić się do Pana Boga. Ile trwa życie? No i gdzie po śmierci trafisz? Pomyśl o tym. Staniesz na sądzie i będziesz musiał odpowiedzieć za to, co robiłeś w swoim życiu. Tak mówi Pan Bóg, to jest Jego słowo, nie moje. Jeżeli coś od siebie powiedziałem, to Panie, wybacz i pokutuję, ale tak nie jest. Bo cytowałem tylko Słowo Boże. No to jest to poważna sprawa, ten temat, czy nie? No bardzo poważna sprawa. Chodzi o twoją i moją wieczność. Twoją i moją wieczność. Przemyśl to. Przyjdź do prawdziwego Boga. Niech łaska Pana Jezusa prowadzi nas wszystkich, drodzy. Niech oczyszcza to, co jeszcze w naszym życiu jest nie tak, to co jeszcze urąga naszemu Bogu. Za tydzień chciałbym powiedzieć właśnie też o tym, jak może wyglądać współczesne bałwochwalstwo. Bo jak się okazuje, to nie są tylko figury, wizerunki i tak dalej.
No, okazuje się, że my też, jako nawet chrześcijanie, możemy stać się bałwochwalcami, ale o tym powiem już następnym razem. Niech dobry Bóg prowadzi nas wszystkich. Amen.